Dzień dobry. Witamy. Mamy niedzielę, początek sierpnia. No to jest okazja, żeby na kolejny weekend nad wodą pojechać. Nad jeziorem, tak. My zaczynamy ten weekend w niedzielę, nietypowo. Ale to będzie czterodniowy weekend. Zaczynamy weekend w niedzielę, wracamy w środę. Jedziemy na pojezierze Brodnickie nad jezioro Dębno. To będzie chyba najmniejszy kemping w Polsce. Byliśmy tam już 3 lata temu, jeśli dobrze myślę. Pamiętam, tak? No tak będzie. I tam jest 5 parceli. I jedna ma rezerwację dla kamperek van. Tak, mamy rezerwację. Chcieliśmy oczywiście jechać na Mazury, na nasz ulubiony kemping, ale dzwoniłem przedwczoraj. W sezonie na Mazurach to jest bez sensu. Jest dziki tłum, nie ma miejsc na kempingu. A poza tym tam znowu będzie głośno i za dużo ludzi. A tutaj na pojezierzu Brodnickim, mało znanym, nieuczęszczanym, jest szansa, że będzie pusto. Zamykaj szuflady, jedziemy. Zamykam szuflady. Uważanki. Tak, atrakcja niesamowita, typowy wiejski odpust. Co to za miejscowość? Jaki? Nawet nie wiem. Ale jakie obważanki. Na pewno jest kolorowo. Koloniki na druciku. Jesteśmy na miejscu. Dostaliśmy od pana kod do plamy. I teraz sobie będziemy mierzyć dalej. Jest sukces. Kemping samoobsługowy. Trochę jak te rezerwacje na platformach. Jesteś na miejscu. A, parcela numer jeden jest tu. Ekipa techniczna przystępuje do akcji. Czas start. Zobaczymy, w ile minut rozłoży nasz zestaw. Jezioro Dębno. Jesteśmy na pojezierzu Brodnickim. Wystarczy? Chyba nie. Chyba jedno. Chyba nie była ta ekipa od lampek choinkowych. Jeszcze. Mhm. Słuchajcie, no sytuacja jest taka. Zdążyliśmy przyjechać na miejsce, jak widzieliście. Rozstawiliśmy daszek. Udało się, nie było łatwo, bo tu jest taki żwir wszędzie wysypany. No i właśnie zaczęło padać. Ale mamy pulpety. Magda, co dziś na obiad? Pulpety. Pulpety, pulpeciki w sosie pomidorowym. Pozdrawiamy Kingę. Serdecznie. Jakby chciała pulpety, to nie zdąży przyjechać. Nie zdąży już dojechać. Dobra, czyli co? Robimy obiad i czekamy, aż przestanie padać, bo patrzyliśmy w prognozę. Dzisiaj bądź jutro jakieś takie przelotne opady tutaj miały być. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zaraz zerknę na prognozę pogody i zobaczę, kiedy przestanie padać. Bo przede wszystkim przyjechaliśmy pływać na supie i w jeziorze. Tak, ja idę umyć ręce i się biorę za obiad.
Po ile pulpetów? A ile chcesz? 3. Jest. A ile jest zrobionych? Nie wiem. Nie wiem, ile się, nie pamiętam, ile się zmieściło. A pozostałe? Te, co się nie zmieściły? Zostały w domu. I znowu, wekowane żarcie nas ratuje tutaj. No tym bardziej, że my już wiemy, że tutaj do sklepu to nie mamy za bardzo jak się dostać. Tak, tutaj nie ma żadnej gastronomii wokoło, nie ma żadnego sklepu takiego na zasadzie przejście na piechotę na kempingu. Także tutaj trzeba przyjeżdżać zaopatrzonym, przygotowanym do zajęć. Dobra, to ja daję, ten schowam z powrotem do lodówki. Dobra, czekamy na obiad, a po obiedzie zobaczymy co dalej. Zaraz sprawdzę prognozę pogody. Raz, dwa, pięć i odgrzane. Zmawiałeś 3? Tak. Proszę bardzo. Już mam. I z sosem. Pulpety pierwsza klasa. Nam się pogoda zepsuła. No ja właśnie słyszę, że chyba przestaje padać, że to jakieś takie przelotne będą. Ja myślę, że po obiedzie trochę moment odpoczniemy, pójdziemy zobaczyć, jak tu jest z tym zejściem nad jezioro, czy to się zmieniło tutaj, czy jest tak, bo tam pomost był, ja już nie pamiętam, jak to się szło, ale było, bo to jakoś tam za domem gospodarza się przechodziło na ten pomost chyba. Przejdziemy się bez słupa, zobaczymy, czy możemy parasolki też wziąć, też się przejść. No nie jest, a dobrze nam to zrobi. Opłynę odpocząć, może mała drzemka, bo leje nieźle. Drzemka, poczekać, aż przestanie patrzeć i potem zobaczymy, co dalej. Więc jest, bo ci ostynie. Zaliczyliśmy małą drzemkę. W międzyczasie przestało padać. Idziemy się przejść, zobaczyć, czy coś się zmieniło od naszego ostatniego pobytu tutaj. Tutaj wam szybciutko tylko pokażę. Cały kemping to jest to, co widzimy. Dosłownie to jest 5 parceli i chyba 4 domki. Także miejsce jest bardzo kameralne. W tej chwili idziemy na spacer. Zobaczymy pomost, zobaczymy zejście nad jezioro. A samo miejsce, sam kemping oczywiście jak zwykle pokażemy. Pewnie też będzie okazja polatać dronem, pokręcić, ale to pewnie już jutro. Dzisiaj zrobiło się, o już 18 jest. Także idziemy na krótki spacer. Magda już nad wodą. Magda, chodzisz po pływającym. Nie boisz się? Łabędzie są. No. Słuchajcie, jest tak malowniczo pięknie. Cisza. Tylko tutaj jest strasznie dużo wodorostów mułu. Także tutaj jest fajnie posiedzieć, popatrzeć. Woda jest w ogóle przejrzysta, wszystko widać. Natomiast jest pełno glonów. Tutaj ja wtedy zrobiłem błąd, że wlazłem do wody, to się zaplątałem w te glony. Ale pomostu wtedy, Magda, nie było. Pomost jest nowy. Nie było pomostu. Tu wchodziliśmy do wody. Tu jest miejsce do łódek i wędkarzy. Idziemy poszukać tego kąpieliska, które tam jest. I tutaj schodzimy już nad jezioro. Wzdłuż jeziora są działki, ale te działki są dosyć daleko od naszego kamperowiska, w związku z tym jest dosyć cicho. Natomiast tutaj jest o tyle fajnie, że dokładnie dla nas, dla naszego kempingu, jest zorganizowany pomost. Pomost z drabinką, także tutaj się fajnie wchodzi do wody. Jakby ktoś chciał się wykąpać. Tutaj jest drabinka. Zobaczcie, jaka cisza, spokój. Jest szansa, że tu odpoczniemy, żeby tylko pogoda dopisała. Pogoda jest zawsze, a czy dopisze, to zobaczymy. Żeby dopisała bezdeszczowa, to nam wystarczy. Co ważne, na tym jeziorze jest zakaz używania silników spalinowych. Także albo na wiosłach, albo na elektrycznych. W związku z tym jest cisza. Ale proszę cię bardzo, jak masz ochotę, póki nie pada, jak najbardziej. Tutaj zejście jest takie sobie, bo
trochę jest takich glonów pniących, ale woda jest bardzo przejrzysta. Ale ponieważ schodziliśmy z drabinki. Z drabinki, ale deskę, żeby... To deska trzeba tędy. No. Deskę tędy, a do kąpieli jest lepiej z drabinki. Dokładnie tak. Trawa skoszona z jakimiś ręcznikami, tam się można rozgłosić. Jak będzie słońce. Mam nadzieję, że jutro będzie już słońce. Poszukujemy dookoła jeziora takiego dogodnego miejsca, aby można było swobodnie położyć deskę i na nią wsiąść. I pamiętamy sprzed kilku lat, że tutaj była właśnie taka mikrozatoczka. I chyba stąd będziemy startować też w tym roku. To było tutaj. Mhm. Tutaj jest fajnie, bo tutaj jest piasek od razu na dnie, jest płytko, dosyć długo i tutaj nie ma wodorośli. Więc chyba stąd będziemy sobie jutro odpalać deskę. Dzisiaj też chyba deski nie wyciągamy, nie? Chyba jest chłodno i powiada się, że jeszcze będzie padać. Bo tu wszyscy już są na rybach, to trudno ludziom przeszkadzać. Ale do wody jeszcze bym sobie wszedł. Tylko tam chyba z tego pomostu pójdę się kąpać. Proszę cię bardzo. Wrócimy, przebiorę się w kąpielówki. A to jest fajna polanka, bo tu jest zawsze ładny las taki. Brzozy, sosny, jakieś krzaczory. No, bardzo malownicze miejsce. Z mało ludzi jest czysto tutaj, nie jest naśmiecone. Dzień dobry. Budzimy się. Słuchajcie, sytuacja jest taka. Wczoraj wieczorem... Ja nie wstaję. Jesteś tu. Będzie padać, ja nie wstaję. Ja mam wolny weekend. Przedłużony i leje, i ja nie wstaję. Żeśmy się szykowali na pływanie. Wczoraj przyjechaliśmy, co prawda w jeziorze pływałem, potem jak zaczęło padać, to żeśmy sobie posiedzieli wieczorem, zjedliśmy kolację i jak zaczęło padać, to padało cały dzień. Jest godzina 9, mamy poniedziałek, no i pada. Podobno około południa jest szansa, że przestanie. Na razie wstajemy chyba, czy jakieś śniadanie zjeść. Mamy krótką przerwę w padaniu, to jest moment, żeby się ogarnąć. Dobrze, że daszek mamy rozstawiony. Także ja idę wyjąć coś na śniadanie, wstawić kawę. Widzimy się na śniadaniu. Bo wiecie, cała nadzieja w kawie. Cała nadzieja w kawie. Wiecie, nawet kurcze ptaki nie śpiewają, tylko walą te krople. Całą noc walą. Całą noc lało. I to nie jest dobre. To jest okrutne po prostu. Człowiek się naszykuje, zabiera i... Dobra, wstajemy. No dobra, to wstaliśmy. Szykujemy śniadanie. Magda, co dzisiaj na śniadanie? Sałata z serem kozim i serem korycińskim, pomidorki koktajlowe i uzupełnimy to garstką malin. Bo jak wiecie, w tym roku ja mam totalną zajawkę na malinę. I do tego tradycyjna kawa. Kawa, bajgiel. Będzie pysznie, będzie dobrze. Nie wiem, co z tym deszczem. No na razie zjemy śniadanie i zobaczymy, co dalej. No ja wstałam. Kawa mnie skusiła. Są i rzeczone maliny. Także na kempingu nie musi być koniecznie skromnie. Dzisiaj jest wykwintnie. Dzisiaj jest wykwintnie, późne śniadanie. Długo oczekiwany weekend. To jak, smacznego? No pewnie, bo będzie pysznie. Kuchni dzisiaj poleca? Cały czas dietetycznie. Duszony indyk w sosie własnym, także bardzo dietetycznie. Do tego ziemniaki, też dietetycznie. Trochę złamanie diety. Teoretycznie te ciężkostrawna, fasolka szparagowa. Ale już próbowałem. Mi akurat nie szkodzi, także odrobinę fasolki do tego. Pora obiadowa z pogodą. Od rana cały czas problem. Raz pada, raz przestaje, co się ucieszymy, że niebieskie, to za chwilę przychodzą chmury. Walczymy z pogodą, czas objawu. A po obiedzie zobaczymy, co dalej.
Oczywiście indyk był przygotowany w weku, zamknięty. Idealnie się zachował, przechował. Po raz kolejny wekowanie się sprawdza. To jest prawdziwy letni obiad. Dużo koperku, dużo warzyw. Jak letni obiad, ziemniaczki, koperek, kefir. Pasuje. Pycha, zobaczmy jak indyk. Idealnie. Słuchajcie, odkładamy kamerę, bierzemy się za obiad. Dzień dobry, wstajemy. Wstaliśmy, Krzyś, chodź na śniadanko. No już? No kawa jest, wszystko jest, chodź. Ojej. Sałatka jest, bułeczka. A co dzisiaj na śniadanie? Nadal fascynacja serem korycińskim. I dziś nadal kontynuujemy sałatkę z pomidorów, serami korycińskimi, mamy różne. Mamy też taki w ogóle wędzony ser z ziołami i suszonymi pomidorami. W ogóle ubóstwiam. Kiedyś nie lubiłam tego typu sera, dzisiaj jest okej. Bułeczka, masełko ziołowe, kawa, borówki. Jest dobrze. Jakie plany? Znowu się zachmurzyło. Jak wstaliśmy rano, tak wstaliśmy tylko, wiadomo po co. To było piękne słońce. Teraz się zachmurzyło. Według prognozy jest szansa na przelotne opady, ale po południu ma być znowu ładnie. Także chyba dzisiaj ciąg dalszy pływania na torpedzie. No liczę na to, liczę, bo w końcu chciałam się przepłynąć, czy ja się nie wyrobiłam. A, no bo wczoraj widzieliście, Magda była na pomoście, ja testowałem torpedę, ale powiedziała, że też chce. Także dzisiaj latamy oboje na torpedzie. No i pewnie dronem trzeba po... No musimy wam pokazać tą okolicę z góry, bo tu jest przepięknie. To jest znowu kolejne piękne miejsce, warte odkrycia. Słuchajcie, i czekaj, bo jaki dzień dzisiaj mamy? Wtorek? Dzisiaj jest wtorek, dobra. To dzisiaj jest ostatni nasz pełen dzień tutaj na Pojezierzu Brodnickim. Jutro już niestety musimy wracać do Warszawy. Także chyba jutro wstaniemy, zjemy jutro śniadanie. Pewnie po obiedzie się zawiniemy, albo przed obiadem to się zobaczy, jak też od pogody będzie zależało. Dobra, Magda już przy śniadaniu, ja odkładam kamerę, też się biorę za śniadanie. No i potem... Bierzemy testować rzeczy nowe na supie już, na jeziorze tym razem. Koniecznie. Oskrobany i w panierce. Dzisiaj mamy wyjątkowy wieczór. Wieczór na mikrokempingu. Nasz sąsiad Darek wyruszył bladym świtem na ryby. I słuchajcie, dzisiaj jest taka wykwintna kolacja. To się zdarza naprawdę bardzo rzadko, żeby rybę praktycznie prosto z jeziora jeść wieczorem na mega posiłek. I to posiłek w niesamowicie sympatycznym gronie. Mamy płocie i mamy lina. Lin miał, Darku, pamiętasz ile centymetrów? 56. 56 centymetrów lina mamy dzisiaj na kolację. Będzie pyszny. Pamiętasz? Wiesz co, dziadek łowił dużo i jak się przyjeżdżało do dziadków na przykład w niedzielę, to dziadek często
serwował ryby z jeziora. W oczekiwaniu? W oczekiwaniu. Słuchajcie, genialny dzień dzisiaj był. Pływaliśmy na słupie dwa razy. Rano z Magdą pływałem prawie chyba dwie godziny albo lepiej. Na dwa, trzy jeziora żeśmy zaliczyli na silniku. Potem był obiad, chwila przerwy i poszliśmy z Darkiem, który właśnie smaży ryby, pływać na desce na silniku elektrycznym. Darka to była pierwsza przygoda, pierwsze spotkanie z supem. Tak mu się spodobało, że chyba wracając kupi sobie też deskę. To znaczy on nie jedzie dalej na wakacje, tylko jedzie do pierwszego Decathlonu po drodze, już zaznaczył sobie na mapie Google. Zabawa jest przednia. Silnik widzieliście już, jak pływaliśmy, także jeszcze pewnie jutro rano pójdziemy popływać. Słuchajcie, grzyby oprócz ryb, można na ryby, na grzyby, już się suszą tutaj zebrane dzisiaj grzyby. No, tutaj ryba już dochodzi. Panie Darku, długo jeszcze? No, 15 minut. 15 minut i będziemy próbować ryby. Jak widzicie, na stole też nie jest biednie. To prymitywne, kempingowe warunki. O, no tutaj flaszki stoją, widać Magda, na co ty czekasz. Domu polecam, Martyna przygotowała zupę z dorsza nad jeziorem. Nie wiem, co ten dorsz robił w jeziorze, no ale jest. Słuchajcie, myśmy jeszcze naprawdę nie zaczęli pić. Słuchajcie, tutaj wszyscy się jeszcze upominają, żeby pokazać, że nie siedzimy tutaj o suchym pysku. Tak, trunki są. Zaraz będzie próbowane. Zdrowie gospodarzy, sąsiadów, super weekend. Fajna się ekipa trafiła na kempingu. Trzeba będzie powtórzyć. Tak, ja to podziwiam. No jest. Nie polega na jakiejś takiej rywalizacji. Nie, absolutnie. Nie. Wymiana doświadczeń. To się jest lin, Magda. Nakładaj i od razu próbuj. To jest taki zwyczaj, że ktoś musi zacząć, tak? Pierwszy. Dobra, ja zaczynam od lina. To ja ci umyję. Cytrynka, Masiu. Czekaj, wiesz, to zobaczę najpierw, bo tu mamy... To jest takie wspomnienie z dzieciństwa, naprawdę. Takie smażone ryby słodkowodne, to jest coś niesamowitego dla mnie. Wielka frajda, wielka przyjemność. Żałujcie, że was tu nie ma. Muszę wziąć oźwiec, muszę skończyć kręcić, bo się udławię. Jak Magda? Jezu, ja jestem w siódmym niebie po prostu. Ja lubię takie ryby właśnie z jeziora, takie... Są smaki dzieciństwa po prostu dla mnie. Uwielbiam. Tam na tarasie, w domku, rozpoczynamy imprezę. W takich przypadkach najlepiej odłożyć kamery. Także na dzisiaj kończymy dzisiejszy dzień w filmie. Widzimy się jutro rano znowu. Kamera idzie do kamperka. Naładujemy baterie. Jutro zobaczymy, co dalej. Do zobaczenia rano. I co? Witamy w środę. My już po śniadaniu. Krzyś postanowił trochę polatać dronem, żeby pokazać wam piękną okolicę. I jak to zazwyczaj, złośliwość natury, pomału się zwijamy, a tu pogoda jak marzenie. Polecimy sobie, najpierw polatamy dronem, potem pójdziemy jeszcze pobawić na supie i nacieszyć oczy cudowną przyrodą, jaka tutaj jest. A potem cóż, pakowanie i kierunek dom. Na koniec jak zwykle krótka prezentacja kempingu, na którym spędziliśmy te kilka dni. Obiekt znajduje się w samym sercu Pojezierza Brodnickiego, w miejscowości Robotno,
pośród rozległych lasów, na polanie nad jeziorem Dębno. Do dyspozycji gości jest 5 parceli oraz 5 w pełni wyposażonych drewnianych domków. Parcele są oświetlone, wyposażone w przyłącze elektryczne oraz wodę. Teren jest wypoziomowany i utwardzony kamieniem polnym. Mamy także czysty i regularnie sprzątany kontener sanitarny z toaletą, prysznicem, miejscem do zmywania oraz punktem serwisowym. Na miejscu można wypożyczać kajaki oraz łodzie wyposażone w silniki zaburtowe. Ciekawostką jest możliwość wyposażenia mikrosamochodu Smart Fortwo. Za pobyt zapłaciliśmy 120 zł za dobę. Szczegółowy cennik oraz system rezerwacji miejsc dostępne są na stronie internetowej kempingu. Link w opisie filmu. Jeśli szukacie ciszy, spokoju i relaksu nad wodą, to przyjeżdżajcie nad Dębno. My bardzo polecamy to miejsce. Kończymy nasz czas pobytu na Pojeździu Brodnickim. To fenomenalny weekend z cudownym towarzystwem, fajną pogodą, wspaniałymi doświadczeniami kulinarnymi i co? Trzeba wracać. Jutro do pracy, także nie ma wyjścia, a dziś kierunek Warszawa i przed nami 4 mniej więcej godziny drogi. Zapraszamy Was oczywiście na kolejny odcinek. W kolejnym odcinku oczy zaniosą nas tak między Bogiem a prawdą nie wiemy gdzie. Na pewno będzie fajnie, a Was prosimy jak zwykle o lajki, subskrypcje, komentarze, te miłe i te dla zasięgu. Będzie fajnie. Do zobaczenia!